po kakej się widziałem, już Janka pozdrawiam, pod biora, pod scenę i z podczaskiego kościoła, zobaczcie. Tak się muszę namęczyć. Ten jest na razie inkognito, ale się domyślam, kto to jest. Tak nie wyglądał, zobaczcie. Zaraz wam pokażę samochód, jak wygląda. Koledzy pilnują go od rana. Tyle ludzi zaangażowanych, troje go filmuje teraz w tej chwili, bo było dwoje. Dziękuję wam za pomoc, znajomi moi. Także widzicie, jadę z nimi. Trzy opony nie pomyślałem, bo zapasówkę też mam. Jest, Jasiu! Jest. Cicho, cicho, Jaś. Czekaj, bo koledzy nie chcą być filmowani, bo ja pokazuję to. Proszę bardzo. Nie pomyślałem o jednym, że mogłem tą zapasówkę zostawić. Wiesz, nie pomyślałem o jednym, że zapasówki mogłem nie targać, bo mi zapasówkę też wziąłem. Zobacz, co wiedziałem o tym, co się powie. Wy nie chcecie być widoczni, to proszę filmować, tylko to idzie. Trzymaj, ja nie umiem. To idzie, to idzie, tylko na żeby było widoczne. Już idzie. Krzysiek, powiedz co? Nie. Witam państwa serdecznie na kolejnym filmiku. Chciałem powiedzieć prawdę. To, co się stało wczorajszej nocy, przerosło nas wszystkich. Tak nie może być. Państwo zobaczcie, kolejne, następne dwa koła na tej stronie. Kto to? To jest mściwość polska, to jest polska mściwość. Polacy tacy są. Zrobili krzywdę człowiekowi, który jest niewinny temu wszystkiemu. Mszczą się bez powodu. Bandytyzm, jeszcze raz bandytyzm. To nadaje się naprawdę... To nadaje się po prostu do ukarania tego człowieka. Będziemy go szukać, przestępcę. A ja już wiem, kto to jest. No tylko jedna osoba mi groziła. Już tu nagrałem, tu patrzę, nagrane jest. Tu tak? Rozmawiałem. Tak? Tak. No jedna osoba groziła tylko, z busa mi tylko szarego groził. Nic więcej. Będziemy szukali przestępcy. Będziemy was informować o kolejnych filmikach sytuacji, która będzie istniała. Do zobaczenia. TVN Paryż, Krzysztof Bąk. Jeszcze nie będzie. Zobacz, jeszcze nie idzie, żeby było widać, że wszyscy... Takie kołami są z tego samego auta. Zobaczcie. Takie kołami to przebijano. I tak sobie radzę. Jeszcze... O, uwaga. Jeszcze i takie opory poprzebijali. A miały wielosezonowe i nawet się mówię, nigdy nie miałem w życiu wielosezonowych opon. A jeszcze nie marek znalazłem na tak byłem, bo musiałem to też przywiązywać, nie? Taki duży podnośnik znalazłem. Przy kosach leżał przy kasie. On nie chodzi, ale sobie go na oliwie potem się przyda. Czyli do jakiego busa. Zobacz. Już żeby nie robić. Przyda się taki podnosić, nie? Pewnie. No, on nie chodzi. Ale będzie chodził. No, nie będzie łatwo. Nie, nie, niech stój. A, muszę znowu wziąć na hamulec ręczny, bo ja nigdy hamulca ręcznego nie zaciągnęłam. Trzeba go wziąć, bo woda jest. Nie będzie, to dam sobie radę. Jak? Dam sobie radę, tu jest, będzie, bo będzie lepiej. Bardzo ciężko jest, aż gruchocze, jak próbuję go zapalić. Ile to będziecie filmować? Ja już mówiłem, TVN, wiadomości, Paryż, Krzysztof Bąk. Teraz trzeba mieć wyłączyć. Tyle jedzenia mam, a ja?